Dzisiaj będzie krótko, ale pysznie. Robimy choripan. To jest fast food z południowej Ameryki. Solo acá van a encontrar el mejor choripan. Una delicia única a la parrilla que va a conquistar sus papilas gustativas. Nad oceanem Atlantyckim. Si son amantes de la buena comida y el asado, quédense conmigo. Los invito a disfrutar de una verdadera fiesta de sabores. A my zrobimy to dzisiaj w Polsce. Co nam będzie potrzeba? Chorizo. Dlatego choripan od chorizo. Nam udało się dostać ostre. To jest dosłownie przygotowanie, nie trwa 10 minut. Robimy chimichurri, bułki, chorizo. Rozpalam grilla. Będziemy robić na płycie żeliwnej z tego względu, że kiełbaski chorizo są tłuste i jakbyśmy robili na ruszcie, to po prostu może być, że będziemy mieli pożar. Dobra, grill się nagrzewa, od czego zaczynamy? Robimy chimichurri. Ja tutaj mam pietruszkę. Lekko ją posiekam w ten sposób. Zblenduję w mikserze, żeby było szybciej. Ma być fast food, będzie fastem. Co nam do tego potrzeba? Szalotki. Szalotki robimy jak zwykle na sztryk. Dałem jedną szalotkę, bo dwie to będzie jednak za dużo. Do tego potrzebujemy czosnek. Czosnek jest, do tego papryczka chili. Drobno posiekana papryczka chili do tego. Łyżeczka octu z białego wina. Limetka. Ja daję całą. Ja po prostu sok z limetki uwielbiam i to daje fantastycznego kopa. O tak. Pieprz i oliwa z oliwek. Dobrej jakości, pamiętajcie, to jest ważne. I chimichurri mamy gotowe. Bomba. Dobra, przechodzimy do kiełbasek. Kiełbasek
kiełbaski wystarczy przekroić na pół. Ogólnie kiełbaski chorizo są dość wszędzie dostępne, także wydaje mi się, że nie będziecie mieli z tym problemu. Przekrajamy na pół. Teraz sobie je na dechę. Płytę mamy rozgrzaną, wrzucamy od razu na grill. To jest ten dźwięk, co lubię. Także widzicie, nagrzewacie grilla, wrzucacie kiełbaski. W tym czasie robicie chimichurri. I wszystko się smaży. I widzimy się zaraz, jak będziemy obracać. Zresztą jak się kiełbasy smaży, każdy wie. Ale musicie to zobaczyć. Zobaczycie, ile to tłuszczu wyda. Odda i później będziemy w tym tłuszczu od kiełbasek chorizo przypiekać bułki, także to będzie baja. Bułki sobie już w tym czasie przewróciłem, przekroiłem. Zobaczmy kiełbaski. Zobaczcie, ile one tłuszczu oddają. Dlatego smaży się to na płycie. O, to właśnie chodziło. Tak jest, to jest właśnie cel. Tak ma to właśnie wyglądać. I super. Podsmażamy krótko drugą stronę i wyciągamy. I to wszystko. Cała historia. No i bułeczki krótko podsmażamy właśnie na tym tłuszczu, co zostaje z chorizo. I mamy ten smak. I do tego chimichurri. Mega. Wyciągamy, bo to już. O tak. Kiełbaski są już gotowe. Jak widzicie, to jedzie bardzo szybko. Kiełbaski. I do tego wrzucamy teraz na tym tłuszczu krótko bułki. Jest dosłownie. O tak. Łapiemy ten cały tłuszczyk z tego. Pięknie. A jest dosłownie chwilka. Wszystki ten tłuszczyk znika z płyty. Wchodzi w bułę. Minuta i mamy bułki. I będziemy nakładać. Cała historia sandwicha z Argentyny. O tak. Jeszcze moment. I wyciągamy. Ja się cieszę na to. Na dechę. Dobra, grilla skręcam. Prawie żeśmy bez cięć kręcili, zauważyłaś? Tak to szybko idzie. Wyciągamy bułki. Zobaczcie. Przecież nie wygląda to pięknie. Proszę. Składamy do kupy i będziemy próbować. No prawie bez cięcia, mówię, tak szybko. To jest fast food, nie? A jak jest fast food, to po prostu musi iść szybko. Nie możesz na to długo czekać. Kiełbaski układamy na bułce. Będziemy żałować, damy 4. O jak. One pachną.
właściwie zostaną. Nie szkodzi. I na to idzie chimichurri. Jakby chimichurri Wam zostało, słoiczek, do wszystkiego można używać. Do steków, do kanapek, do czego sobie tylko życzycie. Chimichurri to jest po prostu jedna wielka baja. Bongo. Dobra. Dobrze, sobie to jest super. Świeżość chimichurri, ostrość kiełbasek chorizo, rewelacja. Powrót do domu z pracy, nie macie pomysłu zrobić i będziecie pod wielkim wrażeniem. My zabieramy się do jedzenia, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.